Panie premierze, pytanie odnośnie informacji, która została potwierdzona przez Ministerstwo Finansów. 8-9 lipca pan Wincent Rostowski odbywa spotkanie 61. grupy Bilderberg w Anglii. Czy dowiemy się, jakie były założenia tego spotkania i co tam ustalano? Nie dowiecie się, co tam ustalano, bo tam się nic nie ustala. No tam... Z tego co wiemy, to są w stanie ustalać prezydentów, obalać rządy. To są takie spotkania, więc co robił tam nasz przedstawiciel finansów? Znaczy, ponieważ pan wie dużo więcej na ten temat, więc chciałbym, żeby pan nam powiedział, co tam ustalono, no? Ponieważ ja nie mam takiej wiedzy, żeby... To pana człowiek. Nie zrozumieliśmy się. To pan ma wiedzę, że na tych spotkaniach obala się prezydentów i stanowi się rządy, więc niech pan nam o tym coś bliżej opowie. Bo według mojej wiedzy to jest bzdura. Znaczy, to jest tak jak o lożach masońskich można bajki opowiadać, albo o protokołach menstrukcyjnych, etc. To równie dużo opowieści jest o tego typu formatach spotkań, gdzie spotykają się różni intelektualiści, politycy, biznesmeni. Tego typu spotkań dzisiaj na świecie jest, ja myślę, 300-400 rocznie w różnych miastach świata, w różnych formatach i nie przywiązywałbym do tego takiej trochę, to nie uwaga do pana, ale wiem, że często pokutują takie naiwne przesądy, że gdzieś tam na końcu świata spotyka się tajnie jakaś grupa ludzi, która tak naprawdę rządzi światem. Gdyby tak było, gdyby Rostowski spotykał się na tych tajnych spotkaniach, rządził światem, to wydaje się, że parę decyzji byśmy takich podjęli dotyczących świata. Ja powiem szczerze, ponieważ bardzo dobrze znam się z Rostowskim i się przyjaźnimy, gdyby Rostowski miał władzę obalania prezydentów, premierów, prezesów, to by mu parę rzeczy podpowiedział. Ja bardzo proszę, trzy ostatnie pytania, tu są dwie panie i pan, tak? Proszę.